Co zrobić, aby zwiększyć plonowanie upraw w prosty i tani sposób? Po pierwsze, zastosować przedplon. Po drugie, przejść na uprawę bezorkową. Licznie przeprowadzone badania różnych praktyk rolniczych w porównaniu z klasyczną, płużną metodą obróbki gleby wskazują na potencjalne korzyści uproszczeń uprawowych związane z ograniczeniem zagęszczenia gleby, poprawą jej struktury oraz redukcją erozji. Przemyślane stosowanie międzyplonów i odpowiedni system uprawy potrafi dokonać cudów na polu. Oczywiście nie jest to najprostszy ani najtańszy sposób, bo musisz wydać pieniądze na międzyplon, przerobić go i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, przejść na uprawę bezorkową. Na start znamy tani i prosty sposób na zwiększenie plonu. To zdobywanie dokładnej wiedzy związanej z rolnictwem. Począwszy od tego, czym jest gleba, jakie ma właściwości, jak one wpływają na rozwój rośliny, a kończąc na różnych nowinkach agrotechnicznych. Możesz zdobywać taką wiedzę poprzez czytanie książek w szkole rolniczej lub na Uniwersytecie Przyrodniczym. Jak najbardziej, są to bardzo dobre działania, jednak one również wiążą się z ponoszeniem różnych kosztów. Co więcej, w szkole niekoniecznie dowiesz się, jak rolnictwo wpływa na klimat i jak klimat wpływa na rolnictwo. Nikt raczej na uczelni nie będzie omawiać zagadnień politycznych związanych z Europejskim Zielonym Ładem czy wspólną polityką rolną, albo tego, jakie działania agrotechniczne należy podjąć, aby spełnić normy GAEK i uzyskać dopłatę bezpośrednią. U nas na blogu dowiesz się tych rzeczy i to całkiem za darmo. Niczym nie ryzykujesz. Wystarczy, że poświęcisz swój czas. Staramy się w nim jak najobszerniej, ale bez przesady i w przystępnej formie omawiać trudne zagadnienia. Na przykład wspomniane na wstępie międzyplony, dlaczego mają pozytywny wpływ na glebę i na wzrost plonowania. I co ważniejsze, jak je dobierać, aby osiągnąć zamierzone cele w uprawie. Kolejne zagadnienie to uprawa bezorkowa. Ma wiele zalet, ale również wiele wyzwań. Jak właściwie i kiedy wykonać zabiegi agrotechniczne, aby samemu przekonać się o zaletach uprawy bez pługa? Z bloga na stronie Rolmako dowiesz się ponadto, jak walczyć z klimatem, co robić, gdy wody jest za mało albo za dużo na polu. Podpowiemy Ci, jak sprawdzić zasobność gleby w składniki pokarmowe albo jak kształtować zakwaszenie, czyli pH gleby. Poza tym omawiamy w nim funkcjonowanie maszyn rolniczych, możliwości ich doposażenia, a nawet jak je chronić przed zniszczeniem. Nierzadko w artykułach powołujemy się na wyniki eksperymentów polowych, wypowiedzi profesorów z uniwersytetów przyrodniczych i oczywiście praktyków. Jednak nie chodzi nam tylko o umiejętne i rzeczowe przekazanie wiedzy. Chcemy, abyś jako rolnik odnosił sukcesy i jak najwięcej na tym zarabiał. W końcu jakby nie było, Rolmako to producent maszyn rolniczych, a sukces naszych klientów jest też naszym sukcesem. Dlatego naprawdę chcemy pomóc Ci osiągnąć coraz większe plony. Nie czekaj więc i skorzystaj ze skarbnicy na naszym blogu. Zaglądaj tam regularnie, w końcu temat rolnictwa jest nieskończony. Aby zachęcić Cię do kliknięcia na stronie Rolmako w zakładkę blog, mamy konkurs. Pierwszych 10 osób, które napiszą w komentarzu, jaki nowy temat związany z maszynami uprawowymi chcieliby zgłębić, otrzymają od nas nagrody w postaci gadżetów firmowych. Mam nadzieję, że ten film zmotywował Was do szerszego zagłębiania się w wiedzę o nowoczesnych technikach uprawy gleby. Pamiętajcie, że nasze działania mogą wpływać na poprawę przyszłości rolnictwa.